W tym odcinku przedstawimy sobie program Paperplane, który wspomaga organizację i zarządzanie aplikacjami. Jak widzimy, program wzorowany jest na funkcji systemu OS X znanej jako Launchpad. Co możemy za jego pomocą zrobić? Oczywiście możemy uruchamiać aplikację. Kliknięcie na ikonie naturalnie uruchamia program. Możemy zmieniać oczywiście kolejność aplikacji, przenosić je. Programy można także umieszczać na kolejnych pulpitach, złapmy i przenieśmy tutaj na kolejny pulpit. W Paperplane można tworzyć także grupy. Zauważmy, mamy tutaj trzy przeglądarki. Stwórzmy grupę dla przeglądarek. Przenieśmy Operę, nazwijmy to Internet i umieśćmy jeszcze tutaj Mozilla Firefox w środku. I w ten sposób utworzyliśmy grupę dla naszych przeglądarek. Zauważmy, że u góry dostępna jest wyszukiwarka. Wprowadźmy nazwę, na przykład Skype. I program jest wyszukiwany. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy znajdziemy dodatkowe opcje. Możemy dodać na przykład jakieś elementy systemowe. Kiedy przejdziemy do pozycji Add System, tutaj mamy elementy systemowe, skróty do pliku, foldery, a także adresy URL. Wprowadźmy dowolny adres, na przykład facebook.com. OK. I w ten sposób utworzyliśmy skrót do Facebooka. W pozycji widok znajdziemy wiele ustawień, ale te najważniejsze to zmiana rozmiaru ikon. Zmienimy na rozmiar średni, wtedy te ikonki będą troszeczkę większe. I ponownie kliknijmy prawym przyciskiem myszy, aby udać się do ustawień. Możemy zmienić tutaj język na polski na samym początku. To w karcie ogólne. W karcie wygląd ponownie możemy dostosować rozmiar ikonek, ilość ikon w linii. Aktywacja określa, w jaki sposób uruchamiany jest Paperplane. U mnie jest to skrót F12 na klawiaturze. Następnie znajdziemy opcję dla wyglądu, kartę inne i ostatnia karta dotyczy wersji programu. To wszystko w dzisiejszej recenzji. Bardzo proszę o pytania, komentarze i subskrypcję kanału. Do usłyszenia.